Radical to największy producent samochodów wyścigowych na świecie. Bramy brytyjskiej fabryki rocznie opuszcza około 200 egzemplarzy wyścigowych i drogowych wersji pojazdów tej marki. Radical SR3 RS to najpopularniejszy model tej marki. Na torach wyścigowych całego świata ściga się już ich ponad 500 egzemplarzy. Samochód zbudowany jest na ramie przestrzennej ze stali węglowej z klatką bezpieczeństwa. Nadwozie wykonane jest z włókna szklanego, a elementy aerodynamiczne z włókna węglowego. Z przodu jest aluminiowa strefa zgniotu o strukturze plastra miodu. We wnętrzu dwa fotele, pasy, kierownica z łopatkami, pedały, kilka przełączników i wyświetlacz danych. Niecałe 1400 cm, kręci się do 10500 obrotów, a moc to 210 koni. Bez kierowcy waży 570 kg, do setki przyspiesza w 2,8 sekundy. Prędkość maksymalna jest zależna od przełożeń. Sterowana łopatkami przy kierownicy skrzynia biegów posiada opcjonalne przełożenia zależnie od specyfikacji toru wyścigowego. W tym egzemplarzu prędkość wynosi 270 km na godzinę. Jazda Radicalem po torze gwarantuje ekstremalne doznania. Niski środek ciężkości, mała waga, świetne hamulce, osiągi na poziomie wyścigowego Porsche albo Ferrari. Nawet najbardziej doświadczony kierowca wyścigowy będzie zadowolony z treści Radicala. Opcjonalnie można zamówić sobie pakiet mocy i wtedy silnik będzie miał 260 koni. Najciekawsze jest w tym wszystkim to, że takie Radicale mają pakiet homologacji drogowej. W naszym kraju jazda tym autem po drogach jest raczej niemożliwa, ale w krajach z siecią autostrad amatorzy ekstremalnych pojazdów mogą się nimi poruszać po drogach publicznych. Samochód w Polsce kosztuje około 250 tysięcy. Jest to pokaźna suma, ale jednocześnie bardzo niska. Żaden samochód za takie pieniądze nie da nam choć części tych doznań, to Radical SR3 RS. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam na następny!